Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Was witam na moim kanale. Zapraszam do czytania na najbliższe 24 godziny. Wspomnę jedynie, że w okolicach weekendu pojawią się czytania miesięczne, więc pojawi się również nowa playlista. A tak jak wspominałam, treści publikowane na moim kanale posegregowane są tematycznie. Tym samym więc proszę, oczekujcie nowej playlisty z czytaniami miesięcznymi. Zaczynamy. Asertywny bliźniak, asertywny w pracy. Bądź asertywny w pracy, ale taki mentorski asertywny, dający dobry przykład, wykazujący się jakimś doświadczeniem, przekazujący innym, mniej wiedzącym ludziom, mniej doświadczonym ludziom swoją wiedzę, jakieś informacje, bo pokazuje się tu energia z gatunku, okej, ten bliźniak to wie, na czym polega ta sprawa, zna się na robocie, jak to mawiają. Bądź również asertywny względem wprowadzenia w pracy, swojej pracy najprawdopodobniej, no więc tak, myślę, że to jest, chodzi o pracę, lub chodzi o inne miejsce, gdzie spotykasz się z ludźmi, żeby razem coś tworzyć, konstruktywnie działać, ok? Więc tutaj chodzi o to, żeby być asertywnym względem pokazania innym, jak coś należy zrobić dobrze, lub trzeba być asertywnym, żeby wdrożyć swój pomysł, swoją ideę, bo to doprowadzi do rozwoju zdarzeń. Oj, to było moje pierwsze spostrzeżenie, słuchajcie. A teraz już krok po kroku. Energia dnia to jest właśnie dla Was asertywność. Po prostu, ale rozsądna. Nie małostkowość, nie czepliwość, nie kłótliwość, jakieś niskie wibracje niepotrzebne. Nie, po prostu wiesz, w co zainwestować swoją energię, czemu poświęcić swoją uwagę, mówiąc wprost. A czego po prostu nie chcesz ruszać, tak? No to jest, Jezu, powiem Wam, no może i to powiem. To jest trochę taka energia z gatunku. Idziesz sobie, drogi bliźniaku, nie wiem, chodnikiem i przed tobą leży wielkie psie kubsko, za przeproszeniem. No to na litość boską, chyba wiesz, że nie ma co w to wdeptywać, tylko po prostu omijasz, prawda? Czyli wybierasz sposób, w jaki chcesz się, że tak powiem, zachować, w jaką sytuację chcesz wdepnąć, a w jakiej nie chcesz się znaleźć. I to wspomniane przeze mnie psie kubsko, ja nie mogę. W ogóle skąd to przyszło mi do głowy? No nic, słuchajcie. To może być sytuacja w Waszym życiu. Dlatego karty mówią, bądź asertywny, rozsądnie wybieraj te bitewki, które chcesz stoczyć, nie? I to jest energia Twojego dnia. Przepraszam za porównanie, ale chciałam to po prostu tak bardzo zero-jedynkowo Wam przedstawić, tak żeby nie było wątpliwości, o co mi chodzi. A co ona tam miała na myśli? No właśnie miałam na myśli to, żebyś bardzo rozsądnie i asertywnie wybierał sytuacje, w które chcesz wdepnąć, krótko mówiąc. Dlatego, że czego należy być świadomym? Że inni biorą z Ciebie przykład, że inni podpatrują, co robisz, jak robisz, że dla części osób w Twoim środowisku, otoczeniu jesteś autorytetem, ok? I działasz nie tylko z uwagi na swoje dobro, ale być może również trzeba w tej sytuacji uwzględnić jeszcze innych zainteresowanych, ok? Wydaje mi się, że wywalczysz coś, lub przebrniesz przez jakąś sytuację i pod koniec dnia to na pewno do Ciebie dotrze jeszcze bardziej i to Cię zmotywuje jeszcze bardziej i nastąpi wzrost wiary we własne siły, możliwości. Po prostu. Tak się pokazują energie. Pamiętaj, że jeśli chodzi o tą asertywność, to jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy w ogóle są na innej platformie, w tym znaczeniu, że wiesz, no na innym, na innej orbicie, myślą zupełnie inaczej i innymi kategoriami, być może kręci ich to, że się trochę potaplają w takich niefajnych różnych sytuacjach, to oni Cię nie zrozumieją i do nich być może nawet nie należy co próbować dotrzeć. Należy dotrzeć do tych ludzi, którzy Ciebie rozumieją, dla których jesteś przykładem być może, którzy myślą tak jak Ty, którzy absolutnie są z Twojego plemienia, jak to się mawia. Wskazówka dnia. Działaj w ten sposób, ze świadomością, że to, co ma się wydarzyć w Twoim życiu, to, co zainwestujesz swoją energię, w to, co zechcesz się, że tak powiem,
zaangażować lub co, czemu zechcesz się przeciwstawić, bo nie służy tobie, nie jest do niczego potrzebne, koniec końców ma służyć rozwojowi, ma służyć progresowi w twoim życiu, ma zmienić coś na lepsze, ma doprowadzić do sytuacji, w której bliźniak sobie pomyśli, no dobra, to się udało, teraz sprawy wyglądają dobrze, nie? To jest mniej więcej taka energia. I przeciwko czemu, czemukolwiek się przeciwstawiasz lub o cokolwiek walczysz, należy patrzeć na całokształt sprawy z długoterminowym takim spojrzeniem. Czyli jak wdepniesz w tę sytuację, to ona może się ciągnąć i ciągnąć i trzeba będzie się ją pozbywać jej i czyścić i nie będzie przyjemnie, nie? A jak trochę ominiesz, przejdziesz obok, to wygląda na to, że być może ominiesz jakąś trudność. Nie zaognisz czegoś, tak? Jakiejś sytuacji. Nie nastąpi eskalacja, ok? I tego należy być świadomym. Tego powinni się być świadomi, moi drodzy, moje drogie bliźniaki. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.